Parametry sygnału są wręcz idealne. Mer na poziomie 16,4 procentowa jakość sygnału według dekodora 100%, pomimo tego systematycznie co jakiś czas na ekranie telewizora pojawia się pikselizacja. Instalacja jest z 2009 roku. Czasza to 80-centymetrowy famawal z konwerterem satelitarnym typu monoblock quad. Pikselizacja występuje raz na jakiś czas bez względu na rodzaj wybranego kanału. Dodatkowo pojawia się również komunikat zwarcie. Na planszy dekodera sygnał jest całkiem spoko. Na mierniku pomiar bezpośrednio z gniazda niby też wszystko ok. Parametr MER 16,416,3, czyli dosyć wysoki. No to gdzie tu trwi problem? Zwróćcie uwagę na ten parametr. Pomimo tego, iż MER jest wysoki, powiedzmy nawet w miarę stabilny, wartości po korekcji niestety są zaniżone i niestabilne. Czyli wychodzi na to, że prosta robota. Wymieniamy stary 15-letni konwerter i chwila, moment po temacie. Demontuję stary konwerter monoblok firmy Maximum. Obudowa po kilkunastu latach wypowiała, ale to jest normalna rzecz. Osłonki promienników najczęściej po latach pękają. W tym konwerterze akurat obie są w dobrym, tak zwanym niespękanym stanie. Po konsultacji umniejszamy nieco liczbę wyjść z konwertera. Z czterech robimy na dwa. Zakładamy w tym momencie nowy konwerter, tym razem firmy Optikum. W monobloku Twin mamy dwa niezależne wyjścia, a w nich, w tym przypadku sygnał z dwóch satelitów. Tym dodatkowym jest Astra na pozycji 19,2. Przełączniki DICEK znajdują się wewnątrz obudowy konwertera. Na antenie satelitarnej pojawia się już delikatna korozja, natomiast lustro po latach jest proste. Uchwyt murowy popularna LK nadaje się również do wymiany. Parametry MER na TVNach, transponder 1158, wyszły nieco gorsze niż na starym konwerterze Maximum. Parametr po korekcji jest już zupełnie inny, tak zwany w normie. Jak również prąd konwertera o połowę mniejszy. Na wysokiej częstotliwości MR153-154 dB. Wcześniej ktoś niby ustawiał tą czaszę, twierdząc, że wszystko jest ok. Nie wiem do końca, gdzie ktoś wpinał miernik, ale na pewno nie wpinał go bezpośrednio do złącz konwertera, bo wszystkie są skorodowane. Okablowanie jest w stanie agonii, totalna korozja. Klient wspominał, że jakiś czas temu sygnał padł i już raz zamieniał kabel z konwertera. Obecnie podłączony jest czarny kabel, który prowadzi do salonu. Sprawdziłem pozostałe końcówki okablowania, rozkręciłem po kolei z sumatorów SAT-TV i co ciekawe, korozji na nich nie było. Na żadnej z czterech końcówek nie było korozji, skoro dawały tylko złącza od strony konwertera. Nie ma również śladu korozji na sumatorach SAT TV, na każdym z czterech. A dlaczego nie ma pojedynczego sumatora kład, a są cztery pojedyncze, to już może nie wnikajmy za dużo w szczegóły. Stare kablowanie oczywiście w tej przypadku jest całkowicie do wymiany. Na szczęście jest luz i można bez problemu przeciągnąć dwie nowe nitki tą samą drogą, którą obecnie sobie idą. Skupiamy się tylko i wyłącznie na przywróceniu sygnałów satelity. Być może w przyszłości spotkamy się tu ponownie na modernizacji innych rzeczy związanych z tą instalacją. Okablowanie bez kłopotu przechodzi z poddasza na dach. Na końcach, oczywiście, dwa kompresy i temat, na tą chwilę, tak zwany dachowy, mamy skończone. Nowy monoblock Twin, nowe podwójne okablowanie. Reszta na tą chwilę nas nie interesuje. Instalacji podłączony jest tylko jeden dekoder. Faktycznie, w czarnym kablu prowadzącym do salonu jest z niego sygnał. Podłączam do sumatora i idziemy na dół sprawdzić, czy wszystko jest już OK. Niestety jest to samo, co było wcześniej, a nawet gorzej. Parametr MER jest mocno skaczący. Parametr po korekcji kiepski, tak jak wcześniej. Dodatkowo miernik po czasie. Zaczyna zliczać błędy ERR. Podsumowując, jest tragedia narodowa, na telewizorze występują nadal piksele. Różnica w poziomie sygnału między pomiarem przy konwerterze i gniazdko antenowym wynosi około 10 dB. W tej instalacji pozostało jeszcze dwa elementy do sprawdzenia, jest to gniazdo antenowe oraz okablowanie, które idzie z poddasza do salonu. Okablowanie jest wewnątrz pod podtynkiem. Czyżby się uszkodziło samo po latach? Rozkręciłem gniazdo w salonie, zanim dwa kable, jeden czarny, a drugi biały. Klient wspominał, że zamieniał już wcześniej kable z konwertera. Myślałem, że zamieniał je na poddaszu. Nie sądziłem, że przemienił je w gniazdku. Okazało się, iż wcześniej podłączony był biały kabel właśnie do tego gniazdka. Jak konwerter skorodował i sygnału nie było, klient do gniazdka zamontował czarny kabel. Jak zwrócicie uwagę na złącze konwertera, to właśnie w tego w miarę dobrze wyglądającego złącza był podłączony czarny kabel prowadzący do salonu. W sensie czarny kabel przez sumatory, które były na poddaszu do salonu. Reasumując, można by było podłączyć teraz się do nowych kabli do konwertera na poddaszu i luzem zrzucić nowy kabel, nowy odcinek kabla do salonu do dekodera i zobaczyć, czy jest OK. Po prostu pominąć całą instalację, która jest wewnętrzna w tym domu. Wykluczam oczywiście tu też uszkodzony dekoder, bo problem ze sygnałem występuje na okablowaniu w salonie. Nie występuje na pomiarze z konwertera. Dodatkowo klient ten dekoder już raz wymieniał, także dekoder jest nowy. Instalacja ma 15 lat i ten czarny kabel wygląda niby dobrze. I pytanie, dlaczego jest tylko jeden czarny puszczony do salonu? Czyżby był przeznaczony do innych rzeczy niż telewizyjne? Nie wiem, nie wnikamy w to. Podłączam się pod biały kabel w salonie i po chwili znajduję go w pęku na poddaszu. Sumatory też sprawdzone, czasami zdarzają się z nimi problemy. Na tą chwilę żaden z czterech nie stwarza kłopotu. Nie jest tu problem ze sumatorem. Podłączam się białym kablem z salonu pod sumator SAT-TV. Kabel zapasowy z konwertera na tą chwilę nie będzie do niczego podłączony. Idziemy sprawdzać co się dzieje w salonie. Może będzie już dobrze. Pomiar wykonuje na tym samym transponderze 11508. Parametr MER skacze między 16.3 a 16.4. To, że skacze, to nie jest żaden problem. Siła sygnału w okolicy 78 dB na mikrowolt. Różnica pomiędzy pomiarem przy konwerterze bezpośrednio, gdzie podłączyliśmy miernik, a tym pomiarem z salonu wynosi tylko 9 dB. Pamiętajmy, że mamy tu na poddaszu sumator, który zabiera nam około 3 dB w torze satelitarnym. Parametry po korekcji... Full, wszystko stabilnie, nic się nie odrywa. Obserwacje w tym przypadku trzeba wykonać dłużej niż zwykle. Na drugim mierniku parametry sygnałowe również są w porządku. Parametr MER jest nieco niższy niż w rowerze. Ci, którzy używają telewesza, wiedzą, że to jest normalne. Parametr po korekcji również full. Dekoder cyfrowego Polsatu jest bardzo zadowolony. Pikselizacji nie widać, zacięć głosu nie słychać. Innymi słowy, temat przywrócenia sygnału zamykam. Jak widać, nie każdy czarny kabel jest dobry. Ten ewidentnie nie chciał współpracować z dekoderem satelitarnym. Być może w przyszłości wrócimy do tego miejsca w kwestii modernizacji innych elementów instalacji. Ciągniemy temat skorodowanych złącz i skorodowanych konwerterów. Inny przykład korozji na okablowaniu oraz na złączach. Przy oczku widać Dwa z czterech złącz skorodowane są bardzo mocno, dwa są skorodowane mniej, ale wiem z doświadczenia, że to tylko kwestia czasu i pozostałe dwa również skorodują. Cztery nitki okablowania, tak zwanego wewnętrznego, czyli takiego, które nie jest odporne na działanie promieni UV, leży sobie na dachu. Pęknięcie zewnętrznego płaszcza następuje zazwyczaj w miejscu, gdzie dach się załmuje, i tak dokładnie jest w tym omawianym przypadku. Okablowanie jest bezwzględnie do wymiany w całości. No, tu wykorzystałem otwór, który zrobili chłopaki od fotowoltaiki, kabel idzie sobie tędy, jest go trzy razy mniej niż normalnie, nie będzie w tym momencie leżał na papie. Tam trzeba tylko otwór zabezpieczyć i wszystko mamy zrobione. Słabe sygnały są z tej anteny generalnie, 15 dB i 13 na HL-u, 15 na VL-u, więc tak trochę słabo. No niestety, latarki już nie odzyskam. A może czas na nową? Tu się kabel nie, nie obetrze Te kable szły tam schodziły na dół, łączyły się w dwóch miejscach potem znowu szły, znowu się łączyły w dwóch miejscach i przychodziły tędy i wchodziły z powrotem do komina No więc bez sensu ciągnąć kabel tam i z powrotem tu i, A korozja weszła prawie do samego końca nie? Te kable nawet po drugim, po trzecim ucięciu jeszcze ta, te zmurszałe były nie? No, tu mamy kable z dachu, nie potrzebujemy ich aż dużo, bo wszystko wchodzi z powrotem w komin. Czyli te trzy wchodzą w komin z powrotem, tego, tego trzeciego nie będziemy podłączać, tego. A te wchodzą sobie na dół. To są trochę inne te były w lepszym stanie niż te, te takie były skordowane. Może pozbyliśmy się naprawdę sporej liczby okablowania. Bo szła stąd do końca tam. Tam, tam do góry, nad dachem, i z powrotem tu na komin. Dobra, część kabla trzeba wepchnąć do środka, żeby taka pętelka się zrobiła. Nie wiem, czy A w następnym odcinku wybiorę się do jednego z Was i będę montować jedną z najdroższych anten satelitarnych do rozmiaru 90 cm. Zobaczymy czy warto jest wydać ponad 1000 zł za miskę. Dobra, czaszę mamy schowaną, podokręcona mocno, nic się z nią tutaj nie dzieje, nie przestawia się. Dostęp do konwertera jest z okna, jakby co trzeba było wymienić. na no to...